kurde, smutno mi się oglądało ten jego odcinek. Jakoś tak czuć było to załamanie w jego głosie, bo przywiązał się do tego samochodu. Ja go doskonale rozumiem, bo w tym roku kupiłem sobie pierwsze swoje takie sportowe auto. I wcześniej wypożyczałem różne auta, Mustangi, Camaro i tak dalej. I powiem wam, że to kurde nie jest to samo, jak się wypożyczy auto i jeździ się nie swoim autem w stosunku do tego, co już się ma, swojego. To zupełnie inne odczucia są. Tak myślałem, że o kurde, mam tego Mustanga, pojeździłem nim, w sumie nic takiego fajnego i po co mi taki Mustang, nie chcę go kupować. Zostanę przy swoim takim codziennym aucie i to mi powinno w 100% wystarczyć z takiego motoryzacyjnego punktu widzenia. Ale gdy właśnie kupiłem swoje takie pierwsze auto, to takie what? Wiesz, to sportowe. Takie what? Kurde, ale to jest fajne, jak ja chcę dbać o to autko, jak ja chcę sobie, wiesz, po swojemu je zrobić na różne sposoby, chcę nim jeździć w taki, a nie inny sposób. Zobaczcie, dwa auta w tym samym momencie się zderzyły. Z ruchem ulicznym. Się rzadko zdarza. W tym samym momencie. Jezu. No i powiem wam, że to jest inne odczucie, jak się ma już takie auto, które faktycznie jest czymś innym niż to, co się spotyka na drogach i robi się z nim różne rzeczy, no. To ja jestem raczej z tych osób, które nie chcą za bardzo napierdzielać tym swoim sportowym autem, robić z nim jakieś niesamowite rzeczy. Ja jestem raczej z tych osób, które lubią to auto mieć, cieszą się z jego posiadania, lubią na nie spojrzeć i najchętniej trzymałyby je na przykład w salonie gdzieś jako ozdobę, jako taką część siebie. Ciężko to określić jakoś inaczej, jakoś takimi słowami bardziej ludzkimi. Tak mówię wam wprost, jakie są odczucia. Wiem, że to auto jest, wiem, że jak mam na przykład słaby dzień, wsiądę sobie w nie, pojadę, nie wiem, w góry, gdzie chcę, pozwiedzać coś, gdzieś pochodzić, wiesz, zapakuję do niego tylko te rzeczy, które mi wystarczą, jakieś podstawowe takie bagaże i jadę gdzie chcę i wiesz, i to jest tylko moje auto, tylko ja się w nim mieszczę, nikt więcej nie wożę ze sobą dodatkowych czterech miejsc. To jest fantastyczne uczucie, które mi towarzyszy za każdym razem, kiedy jeżdżę tym autem. Dlatego tym bardziej, podejrzewałem, że gdybym nie miał tego auta, to w ogóle ten film Kickstera odebrałbym, jak powiedzmy, nie wiem, większość osób, które go ogląda, może nie. Może tak ja na to patrzę, ale nie odebrałbym tego tak emocjonalnie, no nie rozpłakałem się, no bez przesady, ale nie odebrałbym tego tak emocjonalnie, jak gdybym nie miał tego swojego też auta, więc ja go tam w 100% rozumiem. Ale też do końca nie rozstaje się z tym autem, bo będzie widział, że to auto ma też życie, bo widać, że to auto chce żyć, tak? I będzie miało swoje takie drugie życie w rękach innego, fajnego ziomeczka, który również będzie z nim robił fajne rzeczy, no. Znaczy podejrzewam, że z tej Magdy to już tam niewiele zostało, jakby wszystko zostało wybebeszone, powymieniane, karoseria. No, zresztą sam pokazywał, ile tam rzeczy z tym samochodem zostało porobionych, nie? Więc, no jakby jestem w stanie go zrozumieć, aczkolwiek podoba mi się też jego takie podejście, że wziął się za tą Mazdę RX-8, to jest właściwie bardzo, bardzo, bardzo fajna baza pod jazdę pod time ataki. Dlaczego? Dlatego, że te samochody ogólnie na rynku wtórnym są tanie. To jest takie auto sportowe, które mi się z wyglądu bardzo podoba, ale nie kupiłbym go dla siebie, tak wiesz, do jeżdżenia na co dzień. Dlatego, że no, nie chciałbym bawić się w serwis Wankla. Natomiast, jeśli ktoś się bawi w wyścigi, w time ataki, no to myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo ten samochód, ile on tam waży? 1300 kg w standardzie? Coś koło tego, masz lekki przód, lekki silnik Wankla 1.3, którego możesz tam rozkręcić i w dodatku cały ten samochód jest lekki przy tym, nie? W przypadku tego typu wyścigów to nas nie za bardzo interesuje, żeby ten samochód robił tysiące kilometrów, ten silnik zwłaszcza, żeby robił tysiące kilometrów, tylko on ma wykręcić jak najlepszy czas i myślę, że Mazda RX-8 się do tego nadaje jeszcze z jednego fajnego powodu, bo tak jak wspomniałem, jest tania na rynku wtórnym. Takie modele jeżdżące można dostać za 5000 zł albo i 12. Chodzi mi o to, że
części karoserii do tego samochodu mogą być bardzo tanie. Jeśli ktoś chce nawet kupić sobie Anglika, no to już w ogóle w cenie jakiegoś starego Passata możesz dorwać taką Mazdę, która ma karoserię całą, więc jeśli Kickster rozwali gdzieś to auto, wiesz, karoseria rozwalona, to nie ma problemu, żeby dospawać coś z innego samochodu. Rozumiecie, o co chodzi? To jest bardzo ciekawy wybór ze strony pana Sebastiana. I zresztą ja mu zazdroszczę takiej kariery, powiedzmy takiego amatorskiego, takiej amatorskiej zabawy w sporty, w motorsport. O, może tak to ujmę. To jest moje marzenie, żeby być też kierowcą rajdowym albo coś takiego. Takie po prostu o marzenie mam. Nie muszę go spełniać teraz. Mam inne marzenia, które spełniam aktualnie. Na przykład nagrywam dla was fantastyczne jakości filmy. Zawsze było to dla mnie wielkie, wielkie marzenie do spełnienia, żeby nagrywać na YouTube'a fantastyczne jakości filmy z gier. Ja je teraz spełniam i ja jestem spełniony i mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. Natomiast podoba mi się też podejście Kickstera do tego, w jaki sposób on tam się realizuje. I no, chciałem nagrać taki film właśnie z dedykacją dla jego Mazdy MX-5, którą teraz jeździmy. Trochę tam driftujemy, trochę szuramy. W ogóle tak zwróciłem na to uwagę, że gdy nagrywałem film o tej Mazdzie pierwszy raz, to prawdopodobnie grałem na padzie, czyli nie miałem jeszcze kierownicy i nie wiedziałem, z czym to się je, driftowanie w tej grze, czy tam driftowanie w innych symulatorach. A teraz tak patrzyłem, że tą Mazdę stunigowaną miałem w ogóle na maksa, jak kiedyś tunigowałem, jak grałem na padzie, a na kierownicy totalnie inaczej się te auta tuninguje i musiałem ją przetuningować. Dałem jej tylko 400 koni mechanicznych, ale wcześniej miałem 1000 ponad i miałem V8. Ten samochód brzmiał zupełnie inaczej. Teraz ma standardowy, rozkręcony, ale nieuturbiony silnik. Nie wiem, jak tam Kickster, ile tam miał mocy w swojej madziożce, madziusi. Ale no, tak sobie tutaj zrobiłem i powiem wam, że lata się tą Mazdą dobrze, chociaż wolę w tej grze akurat większe samochody. I no, tak jak mówię, to jest bardzo fajna sprawa, że przesiadł się na inną maździochę i zresztą na samochód, który też z wyglądu jest ładny i atrakcyjny. No i fajne jest to, to jest duży chłop. Kickster to ma 2 metry we wzroście, gdzieś około, nie? I gościu w tej Mazdzie, no po prostu był za mały. Zresztą jak sam przyznał, wyrósł z niej i mentalnie, i fizycznie, nie? Także wiadomo, o co chodzi, no. Po prostu chłop się nie mieścił w tym samochodzie. Aczkolwiek też to była taka baza fajna do nauki driftu. No i jak on wspomniał, nie kończy z tym driftem, tylko sobie do niego kiedyś powróci, jeśli będzie miał środki na to i jeśli znajdzie odpowiednią bazę pod... no, po prostu pod driftowóz, nie? Nie drogą. No i ja nie jestem takim ekspertem, żeby mu doradzać, jaki samochód ma wybrać. Zresztą on doskonale wie i ma, wiesz, znajomości i ma w głowie już mniej więcej te realia naszego polskiego rynku. Wie, co można, czego nie można, zna odpowiednich ludzi, ma doświadczenie w tym dużo większe niż ja, więc nie mogę mu doradzić, nie mogę mu powiedzieć: weź sobie Nissana 350Z, bo tak by wszyscy chcieli, żebyś sobie wziął, nie? Tutaj chodzi o auto, które będzie też tanie, które będzie tanie do driftu i które będzie... nie można powiedzieć tutaj o eksploatacji, no dobra, no niech będzie tanie w eksploatacji, tak? No, nie będzie tym samochodem jeździł na co dzień, tylko będzie je katował, upierniczał na tych torach i tak dalej, i tak dalej. I tak ciężko mi tutaj coś powiedzieć, co ja bym chciał zobaczyć, może właśnie, powinien się powiedzieć, co ja bym chciał zobaczyć w rękach Kickstera. Ostatnio wiadomo, że Paweł Grosz chyba, tak? Nie pamiętam, jak to miał na imię, ale Grosz w każdym razie przesiadł się na Subaru BRZ albo Toyota GT86. Nie pamiętam, co on tam kupił, bo dawno oglądałem ten jego film, chyba Subaru. Kupił sobie rozbite i robi ten samochód pod drift. I to jest bardzo, to jest bardzo ciekawy wybór do driftu.
ale co bym widział w rękach Kickstera? No kurde, myślę, że może... czy jakiegoś Japończyka? Na pewno coś większego, kurde. W co by się faktycznie mieścił, co by do niego, wiesz, fitowało, że on w to wsiądzie i nie będzie musiał schylać głowy, kurde. Tutaj w środku jest mało miejsca, czekajcie, zmienię sobie kamerę na środek. No i zobaczcie, no Kickster miał głowę jeszcze o głowę wyżej niż teraz, nie? Ale za to chyba dobrze widział łuki. No nie wiem, ciężko powiedzieć, nie jestem duży. Nie wiem, jak się by czuł w takim... Ja siedziałem w Mazdzie MX-5 i tych starszych Mazdach MX-5, bo jak szukałem właśnie swojego pierwszego sportowego auta, to i... jakby przewinąłem się przez różnych dealerów i sprzedawców polskich, no to mieli do dyspozycji te Mazdy i w środku jest naprawdę mało miejsca. Ja mam 1,83 m i powiem wam, że ten samochód dla mnie był akurat, także miałem jeszcze gdzieś o tyle miejsca miałem do dachu nad głową, nie? Ten samochód był akurat, także Kickster Sebastian, ja nie wiem, jak on się tam sfitował, naprawdę. A może tam jakoś dał radę, ale kurde, no musiało to być wyzwanie dla niego. Mazda RX-8 na pewno jest już takim większym samochodem. W internecie ogólnie dużo jest ekspertów, powiem wam z takiego swojego doświadczenia, że ja się umawiałem z wieloma osobami, ostatnio z 4 osobami się umawiałem, żeby nagrać film o ich samochodach i finalnie oni się wycofali. Myślę, że z tego powodu, bo nie chcieli po prostu zobaczyć opinii innych ludzi o ich samochodzie. Wymyślali sobie jakieś tam wymówki, że tego nie mogą, tam zachorowali, coś tam. I jeden się przyznał, że no nie chciałby pokazać swojego samochodu, bo coś tam, a ma zajebiste BMW na przykład, nie? I wiesz, i... przeważnie tak to się kończy. Ktoś ma naprawdę fajną furę, jakąś BMW-kę w kupejce albo Roadstera jakiegoś ma. To nie jest jakaś tam, wiesz, potunigowana fura czy coś, ale nie chcę jej pokazać, nie? I tak widzę, że w komentarzach Kickstera też pojawia się dużo takich ludzi, ekspertów, którzy, wiesz, na co dzień jeżdżą jakimś tam Passatem albo jakąś starą Hondą i nie mają za bardzo pojęcia o tych realiach. I tak jak ja też rzucam filmy na swój drugi kanał vlogowy o naprawach takiego czy takiego samochodu, to oni tu, wiesz, wielkie oczy, jak to może tyle kosztować, jak ty mogłeś na sprzęgło wydać 4000 zł, skoro ja w swojej Hondzie wymieniłem sprzęgło za 1500. Nie? Jakby, no, to są takie właśnie, albo ktoś mówi, o, mogłeś sobie kupić inny samochód, ja kupiłem BMW M3, jakieś tam, coś tam, za 15 tysięcy i mam V8-kę i nigdy do tego samochodu nic nie wsadzałem, nie naprawiałem, nie? A potem w komentarzach ktoś go tam dopytał, jak ty kupiłeś taki samochód? A on mówi, a, bo kupiłem go rozbitego i tylko tam wymieniłem dwie części, potem się okazało, że miał to jeszcze zrobione. No wiesz, w internecie każdy może być każdym, każdy może być ekspertem. Jak ktoś czegoś nie wie, to momentalnie, wiesz, zajrzy sobie do Wikipedii i tak dalej, nie? Czy tam dowie się na ten temat, bo po prostu wyszuka w Google'ach. Natomiast jak ktoś nagrywa o czymś film, to pokazuje to coś takim, jakie jest i ta prawda po prostu na tym filmie wychodzi, nie? Kickster ma doświadczenie w... wiesz, on tam może nie jeździ jakimiś, nie wiadomo jakimi samochodami, nie driftuje, nie wiadomo jak, ale chodzi o to, że on ma doświadczenie już w tych takich realiach, jak to wygląda, ma swoje, buduje swoją bazę kontaktów z różnymi mechanikami i to jest właśnie esencja tych takich początków i to jest piękne w tym, jak to się to wszystko rozbudowuje. Słuchaj, jak nie masz kontaktów, to nie masz tak naprawdę nic i jak nie potrafisz się odnaleźć w tym świecie, no to też masz tak naprawdę nic. Nie? I dużo osób się przejmuje tym, co tam ludzie... Też widzę na przykład miłośnicy czterech kółek. No, lubię ten kanał oglądać, gościu ma niesamowitą wiedzę, ale widzę, że Michu skupia się bardzo na tych takich negatywnych komentarzach, że on się bardzo przejmuje tymi ludźmi, którzy piszą tam, że on się nie zna, że coś tam ten. Zamiast się skupić na tych setkach tysięcy komentarzy, które mu ludzie piszą, że robi zajebistą robotę, że jest świetny, że fajnie, że kupi to BMW, że to BMW im się podoba.
i nie patrzeć na tych ludzi, którzy piszą złe komentarze, bo to są ludzie, którzy mają przeważnie jakieś kompleksy, nie? I Kickser widzę, że też czasami wpada w tą taką melancholię na odcinkach, że on próbuje się tłumaczyć przed tymi, kurczę, znawcami, którzy wypisują mu jakieś komentarze na temat tego, że jego samochód jest do dupy, albo że on się nie zna na motorsporcie, albo coś tam. Jakby nie należy się przejmować takimi ludźmi, tylko kuźwa robić swoje i tyle. No dobra, rozgadałem się na ten temat, ale nie podoba mi się to właśnie na polskim YouTubie, że tam twórcy czasami za bardzo biorą pod uwagę te takie negatywne komentarze i nikogo to tak naprawdę nie interesuje. Tych negatywnych osób jest może z 2% ze wszystkich oglądających. 10% komentuje w ogóle cokolwiek, a pozostałe 85% ogląda i nie komentuje, nie? Na pewno ktoś z was tutaj po prostu jest, kto nie komentuje, tylko sobie ogląda film i fajnie dla niego jest. I on nie musi komentować, zostawi lajka albo nie zostawi i wrzuci sobie następny film, będzie sobie oglądał, nie? I teraz mam coś, co myślę zainteresuje nawet samego Sebastiana Kickstera. Jesteśmy sobie na polskim torze, jesteśmy sobie w Mazdzie RX-8, w prawdziwym symulatorze, który odzwierciedla warunki panujące na torze. Wiadomo, że tutaj no, nie ma przeciążeń, ja nie mam takiego kokpitu, który by nawet mógł to symulować, ale mamy bardzo, bardzo zbliżone takie polskie warunki. No i dodatkowo mamy Mazdę RX-8 z kierownicą po prawej stronie. Nie pamiętam, czy Kickster ma po lewej, czy po prawej stronie. To chyba zresztą na torze nie ma dużego znaczenia. To bardziej jest kwestia przyzwyczajenia, no nie? I mamy takie warunki, powiedzmy, jak ma Kickster. To nie jest tor Toruń, o którym mówił Kickster, na którym on trenuje. Jest ponoć tor Toruń do Assetto Corsy, bo to jest Assetto Corsa, który można sobie wczytać i na nim trenować. No właśnie, Sebastian, jeśli ćwiczysz sobie, jeśli trenujesz sobie w rzeczywistości, mógłbyś się zainteresować też tym tematem, czyli tematem sim racingu, gdzie mógłbyś doskonalić swoje umiejętności jazdy samochodem. Wiadomo, że to jest jednak tylko gra i tutaj nie masz wszystkich tych rzeczy odzwierciedlonych, zwłaszcza jak masz jakiś tam słabszy sprzęt, no to na przykład jak wrzucić odpowiednio sprzęgło, nauczyć się danego samochodu, wyczuć go odpowiednio. Natomiast jeśli skontaktujesz się z bazą modelów, którzy mogliby ci odzwierciedlić twój samochód w grze 1:1, ktoś mógłby zrobić tor chociażby w Toruniu, chociaż słyszałem, że jest taki tor zrobiony i można w necie sobie wyszukać, natomiast nie jest on no, ładnie wykonany, chociażby jak ten tor tutaj. To jest tor Słomczyn, dobrze mówię, Słomczyn z Warszawy i on jest wykonany, no można powiedzieć 1:1, można sobie na nim trenować i tu mam taką Mazdę, chyba nawet seryjną, którą sobie tutaj jeździłem trochę i poznałem odrobinę ten tor jest taki mały i on jest raczej dedykowany do driftu, ale można na nim sobie też ćwiczyć jazdę Mazdą RX-8. Natomiast to tak, jeździliśmy sobie teraz w Fordzie Horizon i tam fajnie wszystko takie cukierkowe, ładne, tutaj grafika nie jest fajna, ale jeśli już masz taki lepszy sprzęt do jazdy na PC-cie, no to myślę, że to jest świetne rozwiązanie w momencie, kiedy twój samochód stoi w warsztacie, a chcesz coś przećwiczyć. Jeśli faktycznie znajdziesz osoby, które będą mogły ci zmodować Assetto Corsę, a na 100% wśród twoich widzów są osoby, które grają w Assetto Corsę i znają świat moderów, mogliby ci doradzić, jak można stworzyć odpowiedni samochód w grze, gdzie można znaleźć osobę, która mogłaby to zrobić, i ktoś na pewno znałby osobę lub ktoś nawet może i tworzy takie mapki do Assetto Corsy, kto mógłby stworzyć twój tor, na którym ty trenujesz, czyli tor Toruń. Widziałem, że jest taki stworzony, ale on jest chyba słabej jakości. W każdym razie tutaj jest mniej więcej, pokazuje ci, jak wygląda dobrze wykonany tor, po którym można, sobie ćwiczyć. Mnie trochę w tej Mazdzie słupek przeszkadza, bo on mi wszystkie te apexy tutaj zasłania. Akurat dokładnie w tym momencie, co chcę widzieć szczyty tych zakrętów, to on mi ten słupek zasłania i muszę się mniej więcej domyślać, gdzie to jest. Aha, jeszcze jedna sprawa, no.
Kiksel w końcu ma ze 2 metry, to tutaj musimy sobie ustawić widok, bo tutaj wszystko można sobie tu ustawić, nie wiem co tam chcesz. Tutaj akurat mapy chyba nie ma pokazanej. Ale na przykład no Kickster to będzie siedział za kółkiem tej Mazdy. Jakoś tak, nie? Coś koło tego. Tak mniej więcej widzi Kickster. Tutaj mamy oczywiście bieg, ja sobie to wszystko powyłączałem, ale tutaj elektronika. Można sobie samochód skonfigurować takimi podstawowymi rzeczami. Tutaj mamy przeciążenia jakieś różne, wszystko można sobie tutaj powłączać, co tam ci potrzebne. O, i proszę bardzo, teraz mamy symulator Sebastiana Kickstera. Jedziemy sobie na polskim torze. Siedzimy, bo głowę mamy bardzo wysoko przy samym dachu. Prawie, że wyglądamy poza obrys dachu. Mi strasznie przeszkadza ten słupek A, bo nie widzę szczytów zakrętów. Kurde, akurat ten tor ma większość zakrętów w prawo. I mi to, kurde, strasznie przeszkadza. Nic nie widzę. Tak się więcej widzi Kickster, jak siedzi za kierownicą tej Mazdy. Nie no, ja się oczywiście śmieję. Ale zobacz, Sebastian, tutaj wszystko możesz sobie poustawiać i na pewno wśród twoich widzów są osoby, które pomogłyby ci w 100% poustawiać sobie Assetto Corsa tak, żeby ci to pasowało. A nawet jeśli nie ma wśród twoich widzów, to wśród moich widzów też są takie osoby, które na 100% wszystko by ci pokazały, co i jak, i wytłumaczyły. Może i nawet zrobiłyby dla ciebie tor odpłatnie lub nieodpłatnie, nie wiem, to już kwestia jest tam do gadania. W każdym razie jest taka możliwość, jest taka opcja, jest Assetto Corsa i w tej grze trenują też profesjonalni kierowcy wyścigowi. Ja to nie do końca czuję ten klimat, bo dla mnie prowadzenie samochodu to jest wyczucie sprzęgła, odpowiednie zrzucanie biegów, ale jeśli ktoś ma już to wyczute do perfekcji, no to dla niego wtedy kwestia już takiej jazdy typowo po torze, wyczucie toru, wyczucie samochodu, jak już ma wszystko tak, wiesz, zgrane w grze, jak trzeba. Ciężko mówić o tym granie, no bo tu się, kurde, nie gra, tu się po prostu ćwiczy, no po prostu jest to symulator. I widzisz, że tutaj grafika jest, no, nie chodzi o grafikę, tu chodzi o wyczucie auta. Dobra, weźmy tą kamerę, poprawmy, bo zaraz dostanę czegoś w głowie. Gdzie to jest? Zaraz. Dobra, tu można sobie poprawić, można sobie troszeczkę przybliżyć widok, można sobie oczywiście kamerę dać z maski. Myślę, że taki widok, jeszcze sobie zmniejszymy kąt widzenia, tutaj widzisz, można dużo rzeczy poustawiać, nie? Tak jak ci to pasuje. Ja lubię widzieć kierownicę, ale jeśli ktoś by chciał naprawdę dobrze opanować samochód i widzieć wszystko, chyba taki widok jest spoko, nie? Tak widzimy chyba w rzeczywistości, także wszystko możesz sobie tutaj ustawić. O! Nie, coś mniej więcej takiego. Wszystko czuć na kierownicy. Tutaj ostro. I już po czasie, nie? Także można sobie tutaj ćwiczyć, tutaj akurat jest taki tor, zajęło mi 10 minut wyszukanie tego samochodu, on oczywiście nie jest samochód Kickstera na Time Attack w 100%, to jest zwykła Mazda, którą gdzieś tam wyszukałem, która była zrobionego przez jakiegoś losowego modera, tak samo ten tor wyścigowy. Już zajęło mi 10 minut znalezienia jakiegoś polskiego toru wyścigowego. No i tyle, i można sobie ćwiczyć, wiesz. Ćwiczenie w symulatorze jest trochę tańsze jednak niż w rzeczywistości, bo dużo mniej rzeczy się tutaj psuje i na pewno mniej kosztownych. Kierownicę można sobie
wiesz, dostosować, kupić jakąś za 2500 zł, taką, na której można sobie w miarę potrenować i jazda. I jak już masz dobrze opanowane te wszystkie rzeczy, znaleźć sobie kogoś, kto ci to zmoduje, znaleźć kogoś, kto ci poskłada tę grę tak, jak natura chciała, i fantastycznie, można sobie naprawdę bardzo, bardzo ładnie poćwiczyć, myślę, że różne takie odruchy na różnych, różniastych torach, a torów jest tutaj, no, tyle co ludzi, bo każdy może stworzyć swoją wersję danego toru. Nawet jakbyś chciał, to byś mógł sobie na no ten tor znany w Niemczech, możesz sobie tam poćwiczyć swoją madzią, jak ci już ktoś ją zrobi jeden do jednego, nie? Także tak, zdecydowanie polecam Assetto Corsa do takich rzeczy. Paweł Grosz ćwiczy sobie w Assetto Corsie, chyba z tego co słyszałem, uczestniczy nawet w jakichś silnikach, ale nie śledzę tego, więc nie wiem. Nie musisz w każdym razie brać przykładu z niego, tylko mówię, że jest taka opcja i można sobie trenować w taki oto sposób. To jest też kamera zewnętrzna, ale chyba nikt nie będzie z niej korzystał, jak zamierza grać normalnie i trenować sobie w tej grze. Jest to fajna sprawa, jeździłem tutaj już wiele torów, grałem sobie i konfigurowałem te samochody, natomiast nie zraź się, jak pierwszy raz wsiądziesz do jakiegokolwiek dziwnego auta i zaczniesz próbować jeździć, okaże się, że jest to trochę inne niż w rzeczywistości, no bo nie ma takiego wyczucia tej prędkości, nie? Widzisz, tutaj mamy ograniczone pole widzenia, jak masz konfigurację jednoekranową, to widzisz właściwie tylko to, co jest przed tobą, a w rzeczywistości masz tak zwane widzenie peryferyjne, które, wiesz, jakby twój mózg składa praktycznie 180 stopni pole widzenia w jedną całość i masz dużo więcej danych do przetworzenia, nie? Jakby widzisz to, co się dzieje w pobocznej szybie, masz lepsze wyczucie położenia samochodu na torze, a tutaj w przypadku mojej konfiguracji jednomonitorowej widzę tylko to, co jest przede mną, nie? Czyli też fajnie by było mieć te trzy monitory, żeby ćwiczyć też to widzenie peryferyjne. No i tyle, i można sobie śmigać, jest to fajna sprawa. Dla kogoś, kto sobie ćwiczy, ja sobie też jeszcze pewnie kiedyś dokupię dodatkowe dwa 32-calowe monitory gdzieś tutaj po boku, żeby mi po prostu dawały tą dodatkową perspektywę i już, i śmigasz, nie? No i tyle. Masz Assetto Corsa i śmigasz. No i Assetto Corsa na PC-cie, nie? Bo na konsoli ta gra nie ma sensu, tam nie można nic sobie zmodyfikować, nie można dodać sobie samochodów, a na PC-cie dzieje się też dużo, bo słyszałem, że ludzie się tam bawią w różne ligi, różne driftowanie i nawet jakieś tam nagrody można sobie zdobyć, więc taki drifter, który chce sobie driftować budżetowo, może się odnaleźć w Assetto Corsie. Tak jest. Serio. Że jest to świat, który myślę, że warto odkryć dla ciebie, Sebastianie Kicksterze. Sprawdź sobie ten temat. A ja wam, widzowie, i w ogóle wszystkim bardzo dziękuję, że byliście na tym materiale takim upamiętającym samochód Kickstera, ale też takie moje przemyślenie na tematy YouTube'owe. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się! Hejas!